W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubaniu odbyły się halowe turnieje piłkarskie dla kategorii Żak oraz Orlik. Organizatorem turniejów był uczniowski klub sportowy Mosir Skorpiony oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Organizatorami dzisiejszego turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu oraz klub sportowy UKS Skorpiony. Zaprosiliśmy do wzięcia udziału kluby z całego terenu Dolnego Śląska. Jesteśmy w dniu dzisiejszym bardzo zadowoleni z olbrzymiej frekwencji. Kluby nawet, frekwencja dopisała, kluby zgłosiły swój akces przybycia. Także odbywają się turnieje. Jakie drużyny dojechały do Lubania? Zaprosiliśmy drużyny między innymi z Wałbrzycha, z Lubina, z Pieńska, drużyny mieszkające po sąsiedzku, między innymi Leśna, Lubań, także naprawdę wiele, wiele drużyn. Jaka jest grupa wiekowa tych dzieci? I to jest bardzo miłe, dlatego że dzisiaj rozpoczynamy rozgrywki, rozpoczynamy turnieje w najmłodszej kategorii Żaków. To jest szkoła podstawowa, 7 lat. O co walczą zawodnicy? Och, walczą, gra jest fair play, aczkolwiek widzę olbrzymie zacięcie wśród tych najmłodszych zawodników. Organizatorzy przewidzieli nagrody, będą to puchary, medale, dyplomy, statuetki, będą niespodzianki. Także będziemy starali się, aby zawodnicy byli zadowoleni, aby kluby również sprostać wyzwaniom dla klubów, po to, aby zaprosić ich na kolejne edycje, aby przyjechały do Lubania. Yeah!
miasta Filipinów. Łącznie w turnieju wzięło udział 19 drużyn, które podzielone na grupy rozgrywały swoje spotkania systemem każdy z każdym, a następnie rozgrywano mecze półfinałowe i mecze o miejsca końcowe. W każdym turnieju został wyłoniony najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz oraz król strzelców, a dodatkowo w Rzaczkach nagrodzono najmłodszego zawodnika.